Katowicki Spodek będzie gospodarzem Eurobasketu 2025, czyli Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn. Mecze będą rozgrywane w czterech krajach: Polsce, Finlandii, Cyprze oraz Łotwie. Wszystkie mecze z udziałem reprezentacji Polski będą rozegrane w naszym kraju. Promocja naszego miasta poprzez wielkie wydarzenia, wydarzenia rangi właśnie europejskiej, wydarzenia rangi światowej są dla nas bardzo, bardzo istotne i to bez względu na to, czy mówimy o sporcie, czy mówimy o wydarzeniach kulturalnych, czy o wydarzeniach konferencyjno-kongresowych. Tak więc to są bardzo ważne elementy promowania naszego miasta i pokazywania jego piękna, pokazywania jego możliwości i potencjału, który drzemie nie tylko w Katowicach, ale w całym naszym regionie. Jeszcze nie wiadomo, z kim przyjdzie zmierzyć się na Mistrzostwach Polakom. Obecnie trwają kwalifikacje do turnieju, w którym Polska jako współgospodarz jest pewna udziału. Po sukcesie podczas Mistrzostw Europy w ubiegłym roku oczekiwania w Polskim Związku Koszykówki są duże. Medal. To jest, myślę, że proste oczekiwanie po czwartym miejscu na Eurobaskecie. Po tym, jak gramy, jak wyglądamy na parkiecie, jak nasi zawodnicy się rozwijają. Myślę, że Mateusz Ponitka, nasz lider, Oleg Balcerowski, Michał Sokołowski, Jeremi Sochan, za chwilę mam nadzieję naturalizowany Mefius. To jest grupa tych zawodników, która będzie tworzyła trzon tej kadry. Do tej pory w XXI wieku w Katowicach dwa razy odbywały się mecze Mistrzostw Europy w koszykówce. Ostatni raz w 2009 roku.